Siema, ziomki, zioma, witam Xantara na kanale w sobotnim filmie z wiejskiego życia nad morzem. I tak jak obiecałem, już przenoszę się na wyspę i do szpitala zwierzęcego. Tak jak obiecałem, tym razem pokażę, ile żetonów wypada z listka 8 poziomu. Tu mam listka 8 poziomu, ale sobie pozwolę nakarmić wszystkie listki. I później zobaczymy, jakie one mają poziomy. Dorobiłem się 7 miejsca. Kosztowało to, jak było widać, ostatnio pokazywałem 20 dukatów. Jeszcze pokażę, ile potrzeba do blokowania 8 miejsca. Jak widać, 6 razy 5, 30 dukatów trzeba wydać. Między innymi jeszcze 30 miłosnych ciast, 20 piór papug, 50 tysięcy monet, ale to są groszowe sprawy, najgorsze to te dukaty. Kiedyś sobie to odblokuję, bo to jest dobra rzecz, te zwierzaki. Tak więc w pierwszym filmie dwa tygodnie temu pokazałem, ile wypada niebieskich żetonów. Tydzień temu pokazałem, ile wypada zielonych żetonów, a kolejne najbardziej potrzebne żetony to są żółte. Chociaż za żółte kupuje się w sumie tylko jedną rzecz, czyli gaśnicę do powiększania, nie wiem, ja ją powiększam drzewiarnię. Dobra. I tu niebieskie były, zielone były, zobaczmy. Tu trzeba szybko popatrzeć. Puk. 37. 37 żółtych, czyli mniej niż niebieskich. Niebieskich było 47. No to żółte są tak jakby najbardziej rzadkimi. I rzeczywiście żółte można zdobyć jedynie tylko raz dziennie. W największej ilości 6, jeśli się przedłuża kalendarz, tak? Jeśli tutaj przedłużamy sobie bonusy, jeśli mamy aktywne raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bonusów i ustawiamy 7 w tym momencie, to dostajemy 6. Jeśli przegapimy na przykład jeden dzień rozdawania sobie bonusów i będziemy mieli tutaj dwa wolne miejsca, to tutaj już dostaniemy 5. Jeśli w ogóle byśmy nie dawali, na przykład dawalibyśmy sobie codziennie tylko plony, albo tylko rybki w kółko i nic innego tutaj, to będziemy dostawać tylko jeden żółty żeton, tak? A tutaj za pierwszy dzień jeden żółty żeton, drugi 2, 3, 4, 5, 6 i już później tutaj to się kumuluje, tak? Że tak powiem, bo tu jest 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 i codziennie dostajemy 6 tych żółtych żetonów, ale obowiązkiem jest po prostu aktywowanie bonusu codziennie. Jeśli się ma wszystko odkryte, to jeszcze jest dodatkowo tutaj bonus na gwiazd, na zdobywanie gwiazdek na maszynach na wyspie. Ale ja to już wszystkie maszyny w sumie mam chyba porobione na maksa, tak więc nie potrzebuję. No i teraz będę czekał na kolejnego listka, albo dostanę od Marioli, albo sam zdobędę. A tymczasem pokażę, co potrzeba, żeby wziąć misia, tak przy okazji. Żeby wziąć misia, potrzeba jeden bandaż i 4 ryby. Co to są za ryby? To są tuńczyki, tak? 4 tuńczyki, tuńczyki się łowi za kotwiczkę. To są chyba wszystkie ryby za kotwiczkę tutaj. To najtrudniejsze. No i biorę do domu. Ale misiu nie jest najlepszy, tak więc chętnie zamienię go na liska w wolnym czasie. Tutaj karmię łososiem i za 4 godziny. No, zobaczmy, jakie mam zwierzaki tutaj dostępne. Ten mam na 7 poziomie już niedługo. Tak więc na tym pokażę, jakie żetony. Jeszcze zostały fioletowe żetony i czerwone żetony. To chyba bardziej ciekawe jest chyba fioletowe, nie? Tak więc na tym listku pokażę fioletowe żetony. Tutaj dopiero mam 4 poziom. Tutaj, o, tutaj też już jest 7, tylko początek. Tutaj dopiero jest 3 poziom. No, tutaj jest zaawansowany w stopniu 7.
a tutaj jeszcze malutki na trzecim poziomie. I będę szczęśliwy, jak kurczę kliknę czerwone żetony, bo w następnej kolejności kliknę fioletowe, a później czerwone. Chociaż czerwone to mi naprawdę bardzo szkoda klikać, bo zauważcie, czerwonych żetonów mam 41 tysięcy i nie mam na co to wydawać. Ale zrobię taki film. Będzie mi szkoda tego, ale jak już obiecałem, to nagram. Dobra. I tyle o szpitalu zwierzęcym. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do dania kciuczka w górę. Oczywiście, o, dwie śrubki mi wypadły. To jest bonus ze społeczności. Kciuczka w górę. Oczywiście pamiętajcie, że filmy Wikskiego Życia zawsze w sobotę i nie tylko, bo jeśli będę robił coś seryjnie, to może być nagrane na sobotę, niedzielę, poniedziałek. Mam już zaplanowane takie filmy, więc to już jest spoiler. I oczywiście dlatego, że nagrywam takie filmy, chcesz wiedzieć coś o wiejskim życiu nad morzem, to zasubskrybuj mnie i dziękuję za oglądanie. To są takie krótkie, sobotnie filmy jak zawsze, poniżej 10 minut. I dziękuję, trzymaj się, pa, pa, pozdrawiam cię. Tuk, 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 tuk.